Siema, dzisiaj sobie pofarmimy Hell 5. Z ostatnich update'ów to tak, odblokowałem sobie charm slota. Tutaj o, w hero levelu. Tutaj mamy charm slota odblokowanego. Teraz będę szedł... Właśnie kurde, chyba tu w lewo, po ten attack speed. Crit strike damage i tutaj po heroic node'a. Prawdopodobnie w prawo nie będę szedł. No i co? Kupiłem Stormloopa, plus 4 lightning skille. Kupiłem czapkę z teleportem. Ninja Tabi miałem, to wszystko już miałem. No i teraz zbieram na charma. Się nazywa Air Melon. I on kosztuje od 10 plus 4 lightning skille do... To jest za 13 plus 5. I plus 6 jest za 28 milionów. Także trochę muszę pozbierać. Wydałem ostatnio charma za 4 zedruny. To był charm na plus 5 do skilli chyba dla jakiejś klasy, nie pamiętam może jakiej. I posprzedawałem sobie te runki. Także mamy 500k. Kolejne. I kolejne. Za zedrunki, nie? Bo te je wystawiłem. Już mam 2 miliony 600. Mamy bounty boarda. Tutaj znowu będą jakieś runki. No i co? Jak wygląda moja farma na Hellu 5? To już pokazuję. Co my tutaj mamy? Ancient mobki, magic find, legion. Aha, czyli nic ciekawego. Tak, gdzie jest mój ziomeczek? Wywalił się znowu? Kurde, coś ostatnio na tym Hellu 5 często wywala. Nie wiem czemu. W ogóle żadnego chaos towerka nie trafiłem. Więc no też pecha mam ostatnio. O i tak, tak sobie opadają mobki na Hellu 5. Całkiem spoko, to jest już ostatni poziom trudności. Tak więc kupię tego melona, kupię drugiego Stormloopa. Wbiję trochę leveli. Aha, no i później jeszcze glyfy pójdziemy poupgrade'ować. Na dungeony. Tutaj cały czas zbieram swoje kluczyki. Niektórych mam 3 sztuki, niektórych 5, 4, także będzie można farmić sobie dungeony. I glyfy poulepszać. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, to nie padam. Także jest całkiem spoko. 30, który mam 6. Hero level. No i co? I farmimy sobie, no. Chciałbym jakiegoś house towerka znaleźć, bo... Naprawdę, jeszcze ani jednego nie miałem tutaj. Od kiedy poszedłem na Hell 2+, chyba, to ani jednego towerka nie spotkałem, nie wiem czemu. Jakiegoś giga pecha mam. No, także plany takie, że zbieramy na melona. Później upgrade'ujemy glyfy. No i później już co? Jakieś bosiki, wormhole. Będę próbował poszować wormhole. Dużo czasu nie zostało, bo za niedługo startuje kolejny sezon w Last Epochu. Więc no nie wiem ile uda się wbić, jeżeli chodzi o te wormhole. No ale zobaczymy, będę się starał jak najwyżej. O, i drzewko. Drzewka mam 3. 6 Vitality, 6 Magic Finda. A, ja w ogóle u tego mojego ziomeczka nie mam punktów rozdanych wszystkich. Zapomniałem o tym. Ja bym mu dał... Chyba Health Regena. Żeby nie padał ziomeczek i powinno być git. No bo on mi jest tylko potrzebny po to, żeby trzymał itemy na MF-a, nie? I tylko tyle. Nic tam za bardzo nie musi robić. Byle żeby mi MF-a dawał. Żeby leciały jakieś fajne itemki. Chociaż ostatnio dawno czegoś fajnego nie dropnąłem już. No, jakiś stanik, ale to jest tier A, więc syf. Na tier A to nawet nie sprawdzam na Auction House, bo to szkoda czasu. Butcher's Knife, co on daje? A, jakiś syf. Nie biorę tego nawet. Ja mam te reliki całkiem spoko. Tak mi się wydaje. Bo... Zaraz zobaczymy co ja mam.
Mam knife na attack speed, drzewko na vitality magic minda, kończynkę na magic minda i storm daggera. Tego storm daggera nie wiem, czy nie wymienię na coś, ale musiałbym znaleźć coś pewnego. A, no i mining dobiłem, więc mogę już te Tarithium Veiny zbierać, a z nich jest fajny zarobek, bo one są dosyć drogie, że właśnie są giga rzadkie, nie? Pewnie dlatego są drogie. Ale no, jak się trafi jakiś fajny nodzik, to można na tym fajnie zarobić. Ogólnie mining, kurde. Mining to jest free hajsik, nie? A i tak jak biegamy sobie mapki, to gdzieś tam te nody zawsze są. O, jakiś satanik znowu poleciał. Assassin Hood. Tier S. Dodaję Fortune Card. Magic Finda. Ty, to zamieniam to za to. Za daggerka. Ten daggerek i tak wydaje mi się, że za wiele nie robił. Także zawsze dodatkowy Magic Find. A co tu mamy? Movement Speed i Magic Find. Ty, to ja wolę to. Movement Speed i Magic Finda. No, dawaj. Także muszę jeszcze zebrać około... no, 10 milionów. Więc to pewnie trochę potrwa. Tym bardziej jak nic fajnego nie będzie, kurde, dropić. Bo nie dropił mi ostatnio żadne Angelic itemy, żadne Heroic itemy. Totalnie nic. Nie wiem czemu. Ale no, jest jak jest. Może po tej mapie jakaś fajna się trafi na Angelic itemy. Przydałoby się. Może jakiś kluczyk by dropnął, to bym sobie sprzedał. No i jest level upik. 37 hero level. Udało się wbić. Chciałem w tym sezonie tak chociażby do 50 dobić. Ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. A czekajcie, bo ja wbiłem level, ale nie rozdałem tego. Także teraz idziemy w lewo. Kurde, jeszcze kupa leveli do wbicia. Żeby dojść tam do tego, gdzie ja chcę. No jest w końcu Chaos Towerek, kurde. Może tu coś fajnego poleci. O, tu poleciał łuk. To jest shit. Też shit. Nie zbieram takich rzeczy. Dobra, nabiję te mobki i idziemy na towerka. Pierwsze piętro zrobione. I poleciały jakieś niby dwa sataniki, ale tier A, więc shit, niestety. Drugie piętro gotowe i znowu poleciał syf. Kurde, straszny syf leci na tych towerkach. Może to dobrze, że ich nie miałem aż tyle? No teraz to w ogóle nic nie poleciało. Kluczyk poleciał jakiś. Farmik. Oho. No nic ciekawego, a kluczyk? A, to już chyba taki, jaki mam. Był jakiś Mystic Key. A nie wiem, jak to wygląda. Ale prawdopodobnie już go mam. Także co? Nic, lecimy dalej. Jedyny problem aktualnie na tych towerkach to jest to, że kurde, widzicie, te elity bije dosyć długo, bo... no, kiepski jest one target w tym buildzie. I kurde, czasami muszę się bawić z tymi elitami, nie? Stoję i tak biję przez minutę elitę. Bo mój ziomeczek tankuje, a ja sobie tylko strzelam. Dużo HP mają te elitki. Co poleciało? Valor Key, Dimensional Shard. I Charmy. 19% Magic Skill Damage. Tylko pytanie, za co ja bym mógł to wymienić? Może za to. 10 inta. 10 inta na pewno daje mniej. 303, 082. 307. Tylko 5% HP straciłem, ale 5% to nie jest dużo. O. No i się poczułem zbyt pewnie. I niestety umarłem na towerku. Kolejna zedrunka się sprzedała. Mam aktualnie 3 miliony 200.
Także no, jeszcze 10 milionów musiałbym sobie sfarmić. Kurde, te mówki mają 200% HP więcej. Ale i tak powinno pójść całkiem spoko. No, pa, jak padają. Mimo to, że mają 200% HP więcej, to i tak szybko padają. Dobra, także co? Póki co to było tyle. I do następnego.